Nie da się ukryć, że prawdziwą karierę Magdzie Gessler przyniosło zostanie prowadzącą kultowego już programu Kuchanny Rewolucje. Format niemal z marszu stał się hitem stacji TVN i nadawany jest nieprzerwanie do dziś. Od 2010 roku, bo to właśnie wtedy został wyemitowany pierwszy odcinek popularnego programu Magda Gessler zdążyła przeprowadzić setki rewolucji. Nie wszystkie z restauracji, które gwiazda usiłowała naprawić przetrwały do dziś. Zdarzało się też, że restauratorka sama nie uznała rewolucji za udaną. Nie da się jednak ukryć, że udział w programie za każdym razem przysparzał lokalowi wielu klientów, nawet jeżeli było to tylko chwilowy skok. Mnóstwo osób jest ciekawych efektów zmian wprowadzonych przez Magdę Gesler i chętnie korzysta z możliwości przetestowania ich na sobie. Lokale po kuchennych rewolucjach Magdy Gesler mogą się także spodziewać odwiedzin różnych osób związanych z branżą kulinarną. Osobą, która chętnie jada w takich lokalach jest na przykład znany youtuber Książulo. Książulo, a właściwie Szymonnyczkę, bo tak naprawdę nazywa się znany youtuber, zgromadził wokół siebie pokaźne grono odbiorców. Jego kanał na YouTube subskrybuje prawie 900 tysięcy osób, a filmy zdobywają po milion wyświetleń. Mężczyzna wraz z towarzyszącym mu kamerzystą. Znani są z nagrywania recenzji kulinarnych w różnych bardziej lub mniej znanych miejscach. Ma na swoim koncie na przykład wizytę w warszawskiej cukierni serwującej rurki z kremem. Po jego recenzji lokal przeżywa prawdziwe oblężenie, choć wcześniej było krok od zamknięcia. YouTuber już wcześniej miał do czynienia z daniami Magdy Gessler. W listopadzie odwiedził jedną z jej restauracji i był bardzo rozczarowany jakością, smakiem i sposobem podania potraw, za które zapłacił ponad 700 zł. Teraz księżula odwiedził jeden z poznańskich lokali gastronomicznych, Baru Grochowej. W swojej recenzji określił ten przybytek jako najtańszy z restauracji po kuchennych rewolucjach. Na pierwszy rzut oka lokal nie zrobił na nim najlepszego wrażenia. Mężczyzna zwrócił uwagę na dość osobliwy wygląd lokalu oraz na przejmujących łód w środku. Ten problem obsługa szybko rozwiązała i dostarczyła panom parasol grzewczy. Na szczęście jedzenie okazało się naprawdę smaczne. Książulo i towarzyszący mu kamerzysta zamówili cały zestaw sygnowany nazwiskiem restauratorki oraz kotlet schabowy z ziemniakami i buraczkami i pizzę peperoni ze standardowego menu. Jakość i smak potraw była bez zarzuty. Dla odmiany tym razem cena była bardzo korzystna. Za cały wieczór jedzenia panowie zapłacili 180 zł. Zobacz także. Peretti uderza w Gesler i kuchenne rewolucje. Prawie zniszczyła jej życie. Magdą Gesler zainteresowała się prokuratura. Restauratorka może zapłacić nawet pół miliona. Sensacja po kuchennych rewolucjach. Dania Magdy Gesler wyleciały z menu. Właścicielka wściekła.